No to zaczynamy. Co mamy? 16.11, środa. W niedzielę się goliłem, czyli zarost po trzech dobach i lecimy z koksem. Dzień dobry jeszcze raz, jak nie powiedziałem, w Łapsko. Drugi raz, maszynka, która się nazywa Era, producentem jest Blackland, amerykański producent. Maszynka, tutaj mi kolega pod spodem poprawił, że ona w rzeczywistości cała w 3D nie jest zrobiona, tylko jest zrobiona w 3D i jeszcze tam częściowo wykańczana CNC. I ta technologia ma swoją nazwę, pod poprzednim filmem wkleiłem to, co producent o tym napisał. Nie pamiętam w tym momencie, ale tak by to wyglądało. No ale na stronie ogólnie opiszą maszynka z drukarki 3D, więc dopiero gdzieś się tam człowiek mocniej zagłębi. W każdym razie tak czy śmak w moim przypadku to nie zmienia postaci rzeczy, że 3 dni temu gryłem się pierwszy raz z maszynką stalową wykonaną w takiej technologii. Dzisiaj drugie podejście, zaraz mi mocno szybko odrastał. Tak trochę nie za fajnie. No, bardzo płytko mnie ogoliła i w wielu miejscach bym nie dogolony. Dzisiaj powtarzamy to golenie, ale dzisiaj nie sięgam do tego mydła, co ostatnio, choć jeszcze z niego skorzystam. Dzisiaj nowość na moim kanale, taki zestawik, mydełko Zingari. Merchant, no nie, coś takiego. O, tak ono wygląda, czyli mydełko i splash, no taka jak gdyby woda po goleniu, ponoć bez alkoholu. Zapach, mydełko bardzo ciemne, patrzcie jakie, bardzo ciemne. Zapach bardzo dziwny, przy czym, co rzadko mi się zdarza, wyczuwam tutaj jeden z zapachów, czyli wyczuwam wanilię, amber, wanilia, no różne tutaj są, w każdym razie wyczuwam tą wanilię, jak gdyby czuję. Przerzuciłem mydełko do kubeczka, rozpaszczyłem na cały duży, bo jak najcieńsza ten placuszek. Mydełkami Zingari, miałem przyjemność się golić już mydełkiem Zingari, już nie pamiętam jakim to, bo gdzieś chyba koło rok temu. Miałem próbki dwie od kogoś, jedną na pewno wam pokazałem, a może dwie już nie pamiętam, ale na 100% pamiętam. I chyba byłem zadowolony z mydełka osobiście, na chwilę obecną już nie pamiętam jak to było. Zapach mnie intryguje, jest bardzo dziwny, przypominam jakieś mydełko, nie wiem czy nie pamiętam które, ja tak wiecie, no nie pamiętam, ale zobaczymy, widzę twarz, mimo to, że akurat tego mydełka użyję pierwszy raz, ja lubię używać Cuba, grzmocę Cuba na twarz. Tyle, że jest to Cube bez mentolu, całkowicie bez zapachu, więc zobaczymy co to będzie, jak to będzie. Mówię, no Zingari wtedy tak mi się wydaje, że pamiętam i wtedy mi się, miałem sobie, powiem szczerze, odszukać ten filmik z tym moim goleniem. Ale jakoś wyleciał mi z głowy, ale wydaje mi się, że byłem nawet zadowolony z mydełka. Z tego poprzedniego, bo parę ludzi do mnie napisało: Mariusz, takie porządne mydło zjechałeś. No powiem wam tak, no te 5 olejków ja nie zjechałem. Dla mnie to jest standardowe mydło. Mam lepsze. Dla mnie lepsze. No mówię, dla mnie lepsze. Phoenixy wszystkie. Ariany wolałem od niego. Holy Cow też nawet nie ma o czym powiedzieć. Hossera nie ma nawet w ogóle o czym gadać. Więc wiecie o co chodzi. Ja jeszcze raz się ogolę, na pewno przed wami tamtym mydełkiem, ogolę się pewnie tą maszynką, jak założę do niej grzebień otwarty, bo ta jest grzebieniem zamkniętym. I zobaczę, wtedy mi się wydawało, że mi lekko twarz podpiekała. Dałem, właśnie dlatego chcę się przegolić innym mydełkiem, potem grzmotę tamto i zobaczę, czy to samo się powtórzy. Jak się powtórzy, to znaczy, że mi lekko twarz podpieka, no i wtedy w ogóle nie będę już mówił o superlatywach w tym mydle, jeżeli chodzi o moją osobę, bo jeżeli się ludziom podoba, jeżeli ludziom odpowiada, no to ludzie, no to pewno, że tak. Ja mówię, to jest tylko
i wyłącznie, i aż nasz odbiór. I to nic nie chodzi przecież, kurde balans, ja nikomu nie chcę zrobić na złość, jak powiem, że mi to mydło nie pasuje. Jeżeli są tacy, którzy to tak odbierają, to nie chcę nikomu nic złego przez to zrobić, że tak powiedziałem. Próbujemy wyrabiać pędzelek, którym będę to wyrabiał, no to jest SV-ka, mydełko brązowe, to jest SV-ka, piana też brązowa. Po goleniu to, co wam pokazałem. No i tyle. Będziemy widzieć, jak to będzie. Oj, chyba tu będę musiał dodać wody, bo trzeba dodać wody. A, cmylę. Z półtorej łyżeczki, bo coś tak mocno chyba ten pędzelek wycisnąłem. Nie dałem zbytnio dużo tego mydełka. A propos mydełka. Dziękuję koledze Arkowi, który kiedyś napisał do mnie na Instagramie, że ma taki zestaw i czy bym nie chciał tego zestawu, ponieważ jemu zapach w ogóle nie odpowiada. Ja myślałem, że on to my... No powiedziałem, no ja skromny, biedny, chętnie przyjmę. Ale ja nie przypuszczałem, że to będzie praktycznie całe mydło i całe... Muszę jeszcze dodać wody. I że to będzie całe mydło i że to będzie cała woda. Więc troszkę mnie kolega zaskoczył. I właśnie dzięki koledze Arkowi dzisiaj będę używał tego mydełka. Powiem wam, zaczyna mi się to mydło podobać. Nie robi się z niego piana. Kurde, nie pamiętam jak było z tamtym. Nie robi się z niego piana puchata, ale robi się taka maś. Wiecie? Taki... Można powiedzieć jogurciko, majonezik. Może być fajnie. A zapach, powiem wam, przebardzo dziwny. Przebardzo. Dobra, ja się nie będę tutaj więcej z tym mydełkiem. Wydaje mi się, że jeszcze by można było wody dodać. Siuteczkę. A może tak odrobinkę. Zapach, no przedziwny. Przedziwny. No... Wydaje mi się, że może się nie podobać, ale jak dla mnie, któreś to mam takie mydełko chyba podobne troszeczkę. Dobra, ja tutaj nic więcej nie robię. Mydełko na pewno nie jest pianotwórcze, ale jest jogurtotwórcze. Tylko trzeba będzie go dawać więcej. Spróbuję następnym razem z większą ilością, ponieważ wiecie co, ten pędzel, który mam, SV, On jest duży, więc co za tym idzie, no też i to nie jest syntetyk, tylko to jest naturalny pędzel, więc to włosie troszeczkę przyjmie w siebie wilgoci z mydła, a co za tym idzie, no też więcej to przyjmie, bo jest duży. No powiem wam tak, na twarz jakoś mnie ten zapach tak bardzo nie bije po nosie. Powiem wam jedno, na chwilę obecną, bo tak mówimy teraz, o kurde, strasznie mięsiste, tłuste, już mi się to podoba. Na chwilę obecną, co do zapachu, to ten zapach, mimo też, że jest dziwny, ja go wolę od tego mydełka, tego wiecie, o którym, żebyście mieli świadomość, od tego mydełka te 5 olejków. Ten jest tak zwyczajny dla mnie, że aż po prostu, no nie robi mi. Troszeczkę pędzel zamoczę tu w umywalce. Dodam troszkę wody. Więc wolę taki zapach tego mydła niż tamtego, bo ten jest inny zupełnie. To jest w ogóle co innego. No powiem wam, jeszcze troszkę wody. Bardzo fajne. Lubię takie mydła. Ja lubię. To jest taki właśnie typowy majonez, typowy jogurt i mnie to bardzo odpowiada. Naprawdę. Mówię, nie jest to objętościowo mydło duże, ale to jest to, co ja lubię. Dobra. Lecimy z koksem. Drugie podejście do maszynki Blackland Era Close Comb, czyli zamknięty grzebień. Tak jak mówię, wypłukiwanie, mimo teraz takiego tłustego mydła na twarzy, mimo
mimo pre-shave'a Cuba, który przy tym pierwszym przejściu no, dodatkowo zagęszcza to wszystko, wypłukiwanie wręcz idealne. Pierwsze przejście, golenie szyi z włosem, powiem Wam, bardzo delikatna i łagodna maszynka. Dogolenie bardzo średniawe, ale to mówię, nic się nie zmienia. Co do mydełka, siedzi na twarzy i powiem Wam, jak to tak ma wyglądać, no zobaczymy, czy miała twarz, bo nie mi będzie piekła. To ja lubię mydełka z Ingari. Teraz już będę pamiętał, nie wiem, czy to, co miałem wtedy, też takie było, ale odnajdę sobie film u siebie i będę wiedział. Maszynka, na razie pierwsze przejście łagodna. Czasami troszeczkę wydaje mi się, że tak gubię ten kąt, ale to jest takie na długim zaroście, to jest takie łatwe do skorygowania. Na krótkim u mnie już jest trudniejsze do skorygowania, to bardziej się wtedy wsłuchuje, czy maszynka mnie goli. Golenie wąsa, bardzo łagodne. Golenie wąsa, bardzo łagodne. No i w ogóle to pierwsze przejście bardzo łagodne. Jestem po pierwszym przejściu. Podobna sytuacja jak 3 dni temu. Maszynka dla mnie łagodna. Pierwsze przejście średniawka, choć wydaje mi się, że lepiej niż ostatnio. Że jakby mniej tutaj na tym czuję. Na żuchwach. Płuczę twarz, ale powiem Wam, po tym mydełku fajnie twarz się czuje. Teraz tak lepiej czuję zapach, jak tak tre. Fajnie, czy ja sobie włączyłem w ogóle? Włączyłem, o kurde, to dobrze. Widzę twarz, to znaczy spłukuję twarz. No, powiem Wam, bardzo ślisko, bardzo ślisko. Powiem tak. Wydaje mi się, że ciut lepiej jestem ogolony niż ostatnio, choć szyja marnie. Ale tutaj po żuchwach. Ale mam taką śliską twarz, no fajna sprawa. Biorę mydło. No powiem Wam, robi mi to mydełko. Ja lubię właśnie taki rodzaj mydeł. One nie muszą być pianotwórcze w formie dużo piany. Ja wolę dużo jogurtu, majonezu. Takie mydła lubię. Tak. Takie mydła wyjątkowo mi robią. Podobne do Hosery, choć Hosera jeszcze chyba taka bardziej kleista, choć tu też jest ten klej, to wszystko. Może troszeczkę za mało go dałem, choć no nie za mało, no nie, no nie mogłem dać za mało, bo znaczy przejścia mi wystarczy z palcem w nosie. Bardzo, powiem Wam, z tego mydła jestem zadowolony, gdzie Arku, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, bo powiem szczerze, jakbym sobie miał na dzień dzisiejszy kupić mydło jakieś, to nie wiem, czy bym się nie rozglądał za jakimś z Ingari. Bo no kurde, rewelka mydełko, dla mnie rewelka. Zapach wcale nie uciążliwy dla mnie, nie jest taki bijący po nosie, ja go czuję, ale on nie jest taki, żeby mi utkwił w nożach i żebym ja go cały czas czuł, nie. Leci szyję pod włos. Tak, lekkie przeskoczenie. Zwiększyła się ciut agresywność maszynki. Tak, tutaj na dole
szarpania i to takie, o, widzicie, nawet od razu ściąłem, no i tu był, no to go ściąłem od razu i na tym tak poczułem, no, więc i to widzę niemało, całego go chyba trzasnąłem, tak, i czuję mocno tu szarpanie na dole, więc o, tu go całego trzasnąłem. Więc tylko tyle, że faktycznie nie zacięcie, tylko no jest krostka. Nawet jak się tak zetrze, to ją widać, że jest, no, na której oczywiście był zarost. Szarpnęło i przy okazji. No i mówię, no ja kurde, gubię cały czas ten kąt, jak gdyby. To mnie wkurza. Ciężko mi ten kąt utrzymać. No, szyja, no, całego dziada i to tak bezczelnie, tak mówię, tak go bezczelnie czasnąłem, że ja pierniczę. Dobra, lecimy w poprzek. Tak jak mówię, wychodzi, no nic się mi tutaj nie zmienia. Troszeczkę agresja teraz podskoczyła, ale jeszcze teraz cały czas przy drugim przejściu to ta maszynka to jest takie 4,5, gdzie do 5 jest stała godność. Kąt mi gubi, albo ja ten kąt po prostu gubię. Zaciąłem się, typu, no całego dziada ściąłem. Nawet go czuję pod paluchem. No, więc mówię, jak ktoś ma jakąś krostkę i podejdzie zbyt agresywnie do tego, to tą krostkę sobie powinien sobie tą maszynką poradzić. Trzymanie maszynki w ręku bardzo fajne. Bardzo fajna ta rączka. Bardzo podobno mam w Sabrze. Też w Leglandzie. Nic mnie twarz nie piecze po mydełku. Tu jest wszystko dobrze. Mydełko. No, powiem, no idzie, no. Na tego pieprzyka uważam, ale przyjeżdżam po nim. Wydaje mi się, że się dzisiaj nic nie zmieni. Efekt będzie taki sam. I niczego więcej nie oczekuję. Niczego więcej nie oczekuję. Wydaje mi się, że to będzie to samo. Puczę twarz, nakładam trzeci raz mydełko i lecimy z koksem. Więc niczego więcej nie oczekuję na chwilę obecną. Jak się nic nie zmieni, to będzie skuteczność 89, R89. Coś takiego. No co, ja bym to tak odbierał. No i tak by to wyglądało. Poliki średniawo, no najgorzej jednak cały czas żuchwy, szyja. Już lepiej, ale ogólnie średnio. Czyli mówię, taki odpowiednik 89, jeżeli chodzi o skuteczność. Powiem wam, woda w umywalce brązowała. Zresztą jak całe mydło, co nie? Takie beżowe, co nie? Woda też beżowa. Więc tak jak mówię, skuteczność 89. Może w najgorszym wypadku inaczej. Coś jak 89, na pewno nie nieskuteczniejsza. Mogę nawet czasami twierdzić, że ciut mniej skuteczna, ale to już to wiecie. Mydełko, patrzcie, no cudna sprawa. No,
Arku, piękne dzięki za mydło. Dla mnie i ten zapach, i to wszystko robi mi. Potem Wam pokażę, jak nie zapomnę, czy coś w pędzlu zostało, jak to wygląda. Robi mi, naprawdę robi mi to mydełko. No. Tutaj zaraz jeszcze czuję, jeżdżę, agresja wzrosła na jakieś 5,5, ale mi go nie chwyta, więc nawet nie próbuję więcej jeździć, bo szkoda mi po prostu twarzy. Wiem, jak to się kończy, więc kończy się tak, że twarz jest podrażniona, ale nic więcej nie jest zgolone, więc w moim przypadku tak się kończy z maszynkami, które są mniej skuteczne, no ta skuteczność jest za słaba dla mnie. Nie jest źle, ale rewelacji żadnych nie ma. 89. Już jestem ciekawy otwartego grzebienia tej maszynki, ale zrobię sobie odpoczynek, skoczymy z inną maszynką. I potem polecimy z tą i już będę wszystkie Rafała sprzęty miał obgolone i będę mógł Rafałowi Spektrum odesłać. Za co też mu bardzo jestem wdzięczny, bo tu akurat takie sprzęty, jak Rafał wysyła, są naprawdę nowościami, są nietuzinkowe, no rewelacja. Ale bardzo cieszy mnie to mydło, bo cały czas czuję ten zapach i wbrew pozorom, no kurde, jak już nie spuszczę, to jest całkiem przyjemne, ale ślisko na twarzy. Świetny film zostawia to mydło. No już nie chcę jeździć, bo to będzie niedobre dla mnie. Świetny film zostawia to mydło. Świetnie twarz się moja czuje. Tu trochę pojeżdżę niby, ale wiecie, to jest psu na budę. Bo wiem, jak to się skończy. Nie, szkoda mi twarzy. Wiem, ale twarz, no powiem Wam, bardzo dobrze się czuję po tym mydle. Bardzo dobrze. Zingari odpowiada mi. Zobaczymy, jak będzie po tym spleszu. A to pewnie się dowiecie następnym razem. Nie wiem, czy wszystkie te Zingari mają taki sam skład, ale to akurat no robi mi jak piernik. No dzisiaj już tam nie idzie wąs. Bo też troszeczkę żyletka, o. Widzicie? Nie. Szkoda mi po prostu. Ale całkiem. Kończmy. Proszę Państwa, na maszynce nie zostało praktycznie w ogóle żadnych osadów z tego mydełka. Ciekawostka Pana Dropsa. Spłuczę twarz, wypuszczę wodę, która jest brązowa, taka w umywalce.
Mam białą walkę, więc to widać. Pod nosem się tu ściąłem. Zresztą mam kilka dziadów, ale pod nosem się normalnie zaciąłem, więc nie. Spadła mi szczelka, momencik. Skoreczka. No powiem wam, takie mydło, taką mam śliską twarz cały czas. Bardzo jestem zadowolony. Mydełko z Ingari. Kurde. Ale przecież ja bym się golił tamtym, ale goliłem się. To bym podobnie powinienem przeżywać, bo przecież... No super się twarz czuje. No naprawdę. No powiem. Czuję zarost. Osiemdziesiątka dziewiątka dla mnie. Nawet jak tu się dotykam po żufach, to mi się wydaje, że nawet ciut mniej skuteczna. Tu w kącikach nawet poszło. Szyja nawet też już poszła. Ale powiem, twarz czuje mi się świetnie. Taki, co tu pisze? Recovery Splash, coś takiego. Poruszajmy troszeczkę, bo chyba z tego, co widziałem, to było takie rozwarstwione. To może być podobna sytuacja, wiecie, jak tutaj mam, tylko to całkiem się, London Barbershop i to jest no, firmy Magardowskiej. Patrzcie, wygląda tak woda i ta się robi całkowicie biała. To taka się rzadsza wydaje. Dobra, poruszamy. Nie sporeczę, dobrze, że mi kurde nie wsiąkł całkiem do... O, no i co? Wylejemy troszeczkę. Takie tłustawe. Nawet za dużo wylałem. Alkoholu to w ogóle nie ma w sobie. Nie czuję. Ja lubię wody alkoholowe. Po prostu wiecie co? Taka wodzianka. Ten Magard, jak przykładam do twarzy, ten co wam pokazałem, inaczej czuję. Większe natłuszczenie. Tutaj tego natłuszczenia takiego nie czuję. Wodzianka. Nie miałem nigdy okazji mieć żadnego AS-a z firmy Zingari, więc to jest faktycznie moje, to jest moje pierwsze podejście i na chwilę obecną. No szczerze wam powiem, no nie wiem jak się będzie twarz po tym czuła. Po nałożeniu, no nałożyłem, co nie? Wydawało mi się, że to jest takie tłuste, bo na rękach takie się tłuste zrobiło, ale na twarzy nie czuć tego takiego tłuszczyku. Nie czuć też w tamtym Magardowskim taka jest sytuacja, że jest takie trochę czucie talku. Tak na twarzy jakby człowiek sobie twarz przytalkował, takie się robi taka tutaj. Czuję wilgoć na twarzy, czuję to. Jakby miał mokrą twarz cały czas. Ona się nie świeci. To było zacięcie. Przez to, że nie ma alkoholu, to z tego zacięcia krew się nie wydobywa. Nie zacięcie, tylko nawet ścięcie. Tutaj jednej z tych kros, nie wiem której. No to, ale krew się nie wydobywa. Tu było zacięcie. Pod ręce, jeszcze raz przepuszczę ręce, wiecie. Żeby mieć super takie... Na pewno z wody, a nie z tego. I jeszcze raz spróbuję przyłożyć je do twarzy. No, nic mi skóry nie ściąga. Nic się złego nie dzieje. Trochę twarz lepka. Jak się wsiąknie, wchłonie, będziemy widzieć. Na chwilę obecną zapach, no taki nie powiedziałem, taki sam jak mydełka. Blackland Era Close Comb, czyli grzebień zamknięty. Maszynka dla mnie. Łagodna, przy trzecim przejściu już czuję, to już bym 5,5 dał. Zaczyna się już taka nie, już łagodna plus, nawet nie słabo agresywna, tylko łagodna plus, bo do 5 przypuśćmy jest łagodna. I czułem to goląc szyję pod włos. Oj, świetna teraz skóra. Więc zaliczałbym ją do skuteczności maszynki, porównywałbym do 89. Coś ala, tylko wydaje mi się, że 89 ciut lepiej mi goliła żuchwy. Czyli tam ciuteńkę może nie, ale to w przypadku żuchw. U mnie zarost rośnie tak, więc komuś innemu mogłoby inaczej. Tutaj mówię,
skuteczność 89, ale łagodniejsza od niej. Wykonanie świetne, wszystko super, ale ja bym tej maszynki nie chciał, bo dla mnie stanowczo za mało skuteczna i wadą dla mnie jeszcze jest to, że ten kąt natarcia oszcza, ja gubię i trzeba na to uważać. Więc to tyle, co mogę powiedzieć. Jakość, wszystko cudnie ze mną. Ja średnio mi się spodobało, a nawet mi się tak mało spodobało, jeżeli chodzi o sam efekt końcowy i golenie. Ale to jest moje odczucia i mój odbiór. Co do drugiej rzeczy, nowości, którą miałem, bo tam to już nie nowość, to zestaw. Mydełko i splash, woda po goleniu. Z mydełka bardzo zadowolony jestem. O, miałem jeszcze pokazać, ile go zostało. Z wody, no taka nijaka. Ja lubię, jak coś zapieczę albo coś się stanie, to nic się nie stało. Ale ciało się czuje teraz fajnie, ale taka nijaka. Dla mnie tyle, że pachnie. Może ma jakieś super regenerujące właściwości typu ze smichy prawie wszystko. Typu, nie wiem, jakiś serum i może to wyjdzie po 5-10 używaniach. No patrzcie, wcale nie dałem za mało tego mydła, tylko bardzo dużo zjadł ten pędzel. No powiem wam, takie niteczki się robią, wiecie, takie. No powiem wam, tak, mimo dziwnego zapachu, bo to naprawdę dziwny, wolę taki zapach, bo jest taki inny niż wszystkie, niż od jakichś standardów. Wolę go, bo mi nie robi nic złego, więc dla mnie jest całkiem do zniesienia, nawet mówię, zaskakujący. Więc mydełko zrobiło mi bardzo dużą frajdę, bo naprawdę jakość mydła i ta piana, ja właśnie lubię taką. Dla mnie musi być puchata, dla mnie musi być tłusta, gęsta, dla mnie musi być gęsty jogurt, majonez. O, dla mnie musi być majonez. Proszę Państwa, dziękuję Wam za dzisiaj. Środa minie. I tak dalej. Widzimy się pewnie w sobotę. Czyniowy zaraz lecimy z kolejną maszynką. Golę się teraz na czyniowym zaroście jest dłuższy. Coś więcej widać po goleniu. Jakoś tak to przyjąłem. Więc tak to będzie wyglądało. I lecę z kolejną maszynką. Tym razem od stando. Wracam do stando. Potem po tamtej znowu tak. Chcę powykaczać to, co mam. Nie chcę przetrzymywać długo rzeczy ludzi, ale fizycznie ciężko to też, no mógłbym, przypuśćmy, trzasnąć szybko, codziennie się golić każdą maszynką po dwa razy. Tylko tak jak mówię, ja się codziennie golę tylko podczas urlopu, a to tylko i wyłącznie dlatego, że lubię golenie. Dla Was się goliłem dawniej co dwa dni, co trzy dni, zostaję przy tych trzech dniach, no czasami co pięć, żeby mieć dłuższy zarost. Zostaję dlatego przy tym, bo widać przed, widać po. Ja też lubię, jak widać. Prócz tego dla mnie dwu, trzydniowy zarost najcięższy do zgolenia, szczególnie szyja, golę pod włos, więc dlatego przy tym zostaję i tak to robię i tak to będzie wyglądać. Więc no nie przyspieszę, nie przeskoczę, wyżej tyłka nie podskoczę, no bo nie ma jaka. Golenie jednodniowego zarostu dla mnie nie jest żadnym odzwierciedleniem w przypadku maszynek, a szczególnie maszynek mniej skutecznych, bo to w ogóle od samego początku mi to słabo idzie. Więc jak ja bym miał golić jednodniowy zarost, to tylko i wyłącznie mocno skutecznymi, agresywnymi maszynkami, żeby coś z tego było. I tyle. Więc niebawem się widzimy, a teraz życzę Wam miłego wieczoru. Chcę siąść przy kompie, zgrać. Ostatnio bardzo YouTube długo przetwarza te filmy, żeby one miały dobrą jakość, a chciałbym Wam to pokazać tak jak do tej pory. Wszystkie filmy, bodajże może dwa, trzy razy w mojej całej karierze, a jest już tych filmów parę, pokazałem na drugi dzień. Pomijam wyjazd na jakieś nasze zloty. Tak chcę pokazywać w tym dniu, w którym się golę, żeby to było po prostu jak gdyby też tym takim pamiętnikiem. Dzisiaj się goliłem, dzisiaj to pokazuję. Tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Miłego wieczoru, a tymczasem ufa strzała. Do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule i Arkowi jeszcze raz bardzo dziękuję. Jarek, miłego urlopu. Do widzenia.